witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Puchar Francji wkracza w decydującą fazę. To po tym spotkaniu poznamy jednego z półfinalistów rozgrywek. Drużyna Stade de Reims zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Gospodarze w roli Kopciuszka, za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu. Przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku. Co byłoby z korzyścią dla widowiska, nawiasem mówiąc. Barella. Teraz Neymar. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Okazja, Leo Messi. Do Messiego. O, chyba wpadnie. Proszę, kolejny zblokowany strzał. Mbappé teraz przy piłce. Podanie do Kyliana Mbappé. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. No to mamy 1-0. To podanie powinno znaleźć partnera. Aj! Teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Trener się denerwuje, nie może chyba zrozumieć, jak jego piłkarze nie wykorzystali okazji, by prowadzić już różnicą 2 goli. Rzut rożny wykonał Neymar. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. I oto z piłką Leo Messi. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Obrońcy muszą... Ależ wygarnął teraz piłkę spod nóg rywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Leandro Paredes. Barella. Podanie zwrotne do Mbappé. I oto z piłką Leo Messi. Messi zagrywa w 16. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Do Messiego. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Zaza. Wyszedł sam na sam, uwaga! O, teraz wyszło to podanie, idealnie na dobieg. Kylian Mbappé! Gol! Tak, nie zawahał się! Ważne trafienie, prowadzą już różnicą 2 goli. Na tej powtórce widać, ile znaczy dobre, precyzyjne zagranie w odpowiednim momencie. Dzięki długiej piłce drużyna nie musiała budować mozolnie ataku, lecz przeniosła ciężar gry na połowę rywala i bezwzględnie wykorzystała tę okazję. No to mamy 2-0. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco.
Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania. Messi! Piłka w siatce! Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncept jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Wijnaldum. Teraz Neymar. Leo Messi. I Messi znów przy piłce. Ależ robi Sonada. Jak on to zrobił? Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Ależ doskonała sytuacja. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie mecz będzie bardziej wyrównany. Jak dotąd grała tylko jedna drużyna. Zaza. Strzał taki, jakby to uderzenie miało stadion zburzyć, ale zabrakło precyzji. Dystans był spory, ale zawsze trzeba próbować chociaż trafić w światło bramki. Mbappé. Kylian Mbappé. Ponownie Mbappé. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Aj! Teraz pięknie to broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Rzut rożny wykonał Neymar. Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania przybrożnego. Ładna zmierzała się do strzału. Instruktażowa bramka, to po prostu musiała być bramka. Będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
i po tej bramce jest 4-0. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Reims zmierzy się ze Strasburgiem. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. To Messiego. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Na powtórce zobaczymy jeszcze raz to piękne rozegranie na jeden punkt. A z takiego bliska to nawet wybuch chyba teraz widzimy. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Diaz. Simone Zaza. Nierozważne zagranie. Strata. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Sędzia odgwizduje spalonego, a to było wszystko na granicy. Tym bardziej, że okazja była z gatunku tych najlepszych. Za chwilę możemy mieć centrę. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz wrzuca i bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. I oto z piłką Leo Messi. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Gol od słupka. W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie. Szczęście czy umiejętności? Bez tych drugich pierwsze zwykle nie pomaga. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę.
nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Czy trafi do siatki? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby to sięgnąć. Nawet nie idę. Dobry strzał, ale można było go. Zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na boisku. Kogo jest ławka? W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Barella. Dobra sytuacja na centrę. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Leandro Paredes. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Verratti ma teraz piłkę. Ależ okazja teraz. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Paredes. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. A z takiego bliska to nawet wybuch. Chyba to na chwili tamtu. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Łatwe zwycięstwo i zasłużony awans do kolejnej rundy. Wygrana chyba ani przez moment nie była zagrożona. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg.